Cześć luzaki, witam w kolejnym odcinku na kanale Ekstremiasza. Dziś jesteśmy w drodze na Lubelszczyznę. Tam, jeżeli warunek pozwoli, będę chciał Wam pokazać przyjemne górki, na których można fajnie polatać. I miejmy nadzieję o tym w kolejnych odcinkach. A dzisiaj jedziemy do Mariusza Chromego z Fly for Fun Loty Widokowe, który jest posiadaczem, tak jak ja, Polini Tor 260. Porównamy nasze napędy na tym samym śmigle. Zobaczymy, czy obroty mamy tożsame. Wydaje mi się, że nasze ustawienia mogą się różnić, ale przekonamy się o tym właśnie w dzisiejszym odcinku, dlatego zapraszam do oglądania. Porównanie będzie wyglądało właściwie w taki sposób, że tylko śmigło, które ja mam, podczepimy do tego napędu. Ja wiem, że tam w moim wkręca się do 8000 w powietrzu, lekko poniżej 8000 na ziemi. Rozgrzejemy oczywiście, bo to na chłodnym będzie mocniej pracował. Zazwyczaj tak jest. No i tyle. Jestem bardzo ciekawy, także musiałem podjechać tutaj. No, myślę, że ty też jesteś ciekawy, nie? Jak to one... Bo ci mówię, to śmigło na starych ustawieniach kręciło mi 7600. 7600 na starych, a teraz? Przeleciałem się po regulacji silnika i miałem 8600. Przekręcało mi... Wow, przekręcało o stówę. O stówę. O kurczę. Bo teraz nie zapali, jest ciepło. Nie? A, poszedł. Bardzo ładnie. Odstrzała, ale coś tam strzela. A powiedz mi, jaki masz zasilanie, akumulator, gdzie masz? Czy masz lipole jakieś? Nie. Magiema zwykłego. Aha. Wysiłem na rzepach tutaj. A tutaj jest, bardzo fajnie schowany. No. Na rzepach. Takie coś, na rzepach. Kurczę, no i to jest to. Przekręca go, muszę go dociągnąć. Na ziemi 8450. No to będzie więcej. No nie, a wcześniej było 7,5. No i teraz już mamy czarne śmigło. Rozgrzejemy trochę. Firmy wiadomo, nie będziemy tutaj reklamować. Przecież, jeszcze temperaturę trzymał z poprzedniej próby. Ale tu nic się zagrzeje. Tak. Przygrzejmy go trochę. O. Też idzie, no. Max 8250, czyli jeszcze możemy coś wydłubać z tego. No dobra, to gasimy. To powiedz mi, żebym pamiętał, ja będę miał już teraz tutaj uwiecznione to. Miałeś w pełni skręcony. Miałem odkręconą czyli... śrubę ponad 2 obroty. 2 godziny i 10 minut. Czyli paliwo bez powietrza było. I to poprawiłeś. Jak regulował, to mi tą śrubę wkręcił, nie? Względem 16. 16 tak. Masz. Ja teraz też mam 16. 116, no. Mówimy o dyszy 116. No, czyli jeszcze tam można by było mu podkręcić, ale mówi, że ci ciężko tam gaśnie, odpala znaczy. No, chociaż teraz bardzo ładnie palił. No. Polatałem wczoraj, więc dzisiaj ładnie już, nie? Na upartego można by było dokręcić, ale ja tego nie będę robił, bo daję radę. Wiesz, te 200, tak, właśnie o to chodzi. 200. Od razu zerkniemy na świecę jeszcze. No, trochę obrotowo właśnie, zobaczymy świecę. Moja jest taka trochę płowa w sumie, nie jest wcale jakaś tam, wiesz, ciemna czy coś. Myślę, że tak akceptowalnie.
trochę ciemniejsza niż moja, ale to może się jeszcze wypali. Tu jakiś nagarek został. Wiesz co, tego było pełno. Mhm. Mówię ci. Moja jest może trochę jaśniejsza, dlatego zostawiam, ale latam i nad morzem, tak jak mówiłem, i w górach, mhm. i nic tam nie przestawiam, nie? I sobie radzi. To, że tu jest okej, okay, myślę. Okay. Lekko biała. O, o tak moja wygląda właśnie tutaj, obok no. światełka. Ale to jest idealne. Coś takiego, no. Tak, ona jest zaklejona lakiem ona jest normalnie. Na 11 i to jest zakręcona, nie? Mhm. Teraz jest okręcona ta część, prawa strona powinna być tu, czyli niepełny odwrót, a wcześniej miałem odkręconą 2 godziny 10 minut, czyli pełne dwa obroty, ponad dwa obroty. O kurczę, no to no. rzeczywiście. Tu wszędzie paliwo, nie? Tu wszędzie się lało paliwo. Miałeś same paliwo, a powietrza, przecież no. powietrze potrzebuje do pełnego spalania. Fajnie, prawda? Bo mi się nie grzał, nie? No tak, no. Ale ja na dotarcie, ale okej. Ja Podsumowując tę krótką wizytę u Mariusza, okazuje się, że mógłbym mój napęd nieco podkręcić. Napęd Mariusza kręci 200 obrotów więcej. Niemniej ja zostawię to tak, jak jest. A to z tego względu, że latam tandemy, latam z pasażerami, więc zostawię mu ten taki margines, oszczędzę go trochę. Tym bardziej, że daję radę z pasażerami 90, nawet do 100 kg, więc dla mnie bomba. To wszystko w dzisiejszym odcinku. I do zobaczenia w następnych produkcjach. Cześć!